W niedzielę w auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie sprawozdawcze Wrzesińskiego Koła Wędkarskiego. Jak zawsze miłośnicy wędkowania mieli sporo do powiedzenia. Najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa umierającego zalewu Lipówka. Przychodzi ktoś, buduje sobie ścieżkę w funduszu tam antyalkoholowego, czy ja nie wiem jakiego. Dobrze, że one są, bo to ładnie wygląda. I ten człowiek mi nie każe, ja jako dzierżawca, mi nie każe dojechać na stanowisko. Ale ze straży miejskiej przychodzi, bo musi, bo to jest pan burmistrz. Nie, nas jest 700 panów. I my możemy panu burmistrzowi powiedzieć weto. Dosyć szarodyka. Albo umowę nie zerwie całkowicie i nie płacimy. I idziemy, dzierżawę sobie rozwinąć, bierzemy na kupce, czy gdziekolwiek. No to tam jest tak dużo. A nas się traktuje jak co, jak mało lat. Obojętnie ile umowa stanowi, umowa jest umową. I nie pan burmistrz będzie nam gadał na czas, a wreszcie umowę. My jesteśmy tam gospodarzami, nie on. On może wydzierżawił i wara od tego. Każdy jest coraz mniej, to wiadomo, bez mi. Dlaczego? Dlatego tak. Mówimy, że jezioro zarasta. Oczywiście. Stanowisk wędkarskie mamy na tym jeziorze 30%, a może 20%. Rzeszę załóżmy ten. I mówimy, że tak. Tu nie można dojechać, tam nie można dojechać, bo jest sobie na plażę. Ja nie mówię, niech będzie ta plaża, nie będzie ścieżka. Przed plażą zrobi dojazd odpowiedni, za plażą tamte słupki wykasować. W sumie wiaduktu kolejowego, po to, te słupki tam są, po to, żeby zabazały. Ja od 60 lat jestem w związku, jak tylko związek się zaczął, panie, i mogłem pić wodę z jeziora, a teraz co? Szamba. I dojechać nie mogę, mam sobie dożyć, zostawić samochód 200 metrów, opierdzielą mi samochód i co? Co mi komendant zrobi? O to tylko chodzi. I tutaj mówisz. Długo. Może za 2 lata to panowie będzie oczko wodne od mostu do przesmyku. Tam się zrobi oczko wodne. I dalej tylko będzie ciek. Tam woda oczywiście popłynie Wrześnicą dalej na tamę, ale tam zarośnie wszystko. Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego, odpowiadał na zarzuty wędkarzy pod adresem ratusza. Wszyscy jesteśmy zainteresowani, żeby tam był porządek, tam było wygodnie dla każdego, nie tylko dla wędkarzy, ale także dla spacerowiczów, dla ludności miasta, która chce wygodnie, miło, przyjemnie spędzić czas nad jedynym naszym tak dużym zbiornikiem wodnym, na którym można pospacerować, pojeździć rowerem. I myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa, czystości, który tam jest. Więc myślę, że nie tak, jak że co roku są te uwagi, co roku są te same. Myślę, że co roku są trochę inne, bo co roku jest trochę inny zakres jak gdyby żądań, które, czy uwag, które zgłaszają wędkarze, sami to potwierdzają. Wrzesińskie koło od kilku miesięcy jest skonfliktowane z poznańską centralą. Tutaj punktem spornym jest również Lipówka, a konkretnie blokowanie decyzji o oczyszczeniu akwenu. Co to znaczy, że koło 135 we Wrześni to jest wrzut na okręgu? A kto tak powiedział? To pan się spyta dyrektora. To panu odpowie. Tak odebrano. Zarząd PZW we Wrześni chciał oczyszczenie jeziora tak samo jak ja, ale wszyscy wędkarze. Dlaczego niewolnie zostało oczyszczone? Bo jeden człowiek, pan dyrektor Kuligowski, się na to nie zgadza. Tak jest prawda. On w trasie, pan dyrektor Kuligowski, powiedział, że przeniesienie Wielkopolski Nikarpiowej na Mekielkę to jest decyzja polityczna. Jeżeli śmierdzące Zielsko jest polityką, to miał rację. To jest decyzja polityczna i to chciałem mu dzisiaj powiedzieć, ale niestety dzisiaj go tu nie ma. Z nowym rokiem członkowie związku płacą więcej za kartę wędkarską. A składka okręgowa nasza w tym roku wzrosła do 130 zł dla nowo wstępujących i tych, którzy będą wracać z innego koła, jak po prostu ostatnio przeniesie się gdzie indziej, wracają tego. Nasza w tej chwili wynosi 110 zł, a ulgowa 55 zł. Wędkarze powołali komisję, którym głównym zadaniem będzie rozwiązanie problemów z zalewem Lipówka. O efektach ich starań będziemy informować na bieżąco.